Ja bardzo często mówię właśnie, że nauka reiki, czy inicjacje reiki są jak nauka głębokiego oddychania, ponieważ to jest coś, co już mamy. Czyli my, kiedy uczymy się reiki, to nie dostajemy niczego z zewnątrz, to nie jest nic obcego. I teraz tak jako właśnie odpowiedź takim osobom, które powiedzmy krytykują to i mówią, że jest to niebezpieczne, one też cały czas korzystają z tej energii ki. One po prostu korzystają z tej energii, a brak wiedzy sprawia, że mówią, to jest złe i niebezpieczne, nie stosujcie tego. No i Dokładnie. tyle. Tu jeszcze Kamil napisał, że to jest piękne, że w reiki, o, uciekło, już przeczytam, że w reiki nie trzeba wierzyć, wystarczy się otworzyć, przyjąć i energia działa. Tak, Dokładnie. dokładnie. Dziewczyny tutaj na bieżąco podrzucają, więc poczytam chwilę, ale jedno pytanie padło od Leona już jakiś czas temu. Jak zrobić, w nawiasie jest, większy przepływ tej energii? Większy przepływ to właśnie inicjacja, o której mówiłam, tak? No, reiki jest taką metodą, której nie możemy się nauczyć z książki tylko. Żeby móc pracować z reiki, musimy zostać do niej dostrojeni. No to jest tak, jak słowo jest tutaj bardzo adekwatne. To jest trochę tak, jak właśnie kiedyś były radioodbiorniki takie stare i trzeba było podregulować, żeby było ładnie słychać określoną jakąś tam wybraną stację. Jeśli nie było tej regulacji, to były tylko trzaski. I to jest troszeczkę tak, czyli inicjacja reiki polega na tym, że zostajemy jakby zharmonizowani w ten sposób, żeby ten przepływ był większy. Ja tu jeszcze od siebie też dodam, że tak naprawdę dla mnie całość reiki to są dwa stopnie. Fajnie, że one są podzielone, bo ten pierwszy stopień jakby pozwala się oswoić z energią, wyczuć, czy to jest coś dla mnie, czy ja chcę z tym pracować, czy mi się to podoba, tak? Natomiast drugi stopień dopełnia całości, ponieważ po pierwszym stopniu my możemy pracować z energią reiki tylko poprzez dotyk, czyli możemy przykładać ręce do ciała, tak właśnie, czy do pieska, czy do siebie, czy do kogoś tam innego, możemy energetyzować przedmioty, czy szklanki, na przykład z herbatką. Natomiast dopiero drugi stopień daje nam pełnię, tak? Czyli daje nam wszystkie te możliwości, które ze sobą niesie ta piękna energia. Możemy nie tylko wysyłać energię na odległość, co jest bardzo ważne i bardzo potrzebne dzisiaj, ale też możemy działać na różne obszary naszego życia. To właśnie po drugim stopniu możemy układać takie intencje, które prowadzą nas na przykład ścieżką duchową, które pozwalają nam wybrać dobrego nauczyciela, które dają nam zabezpieczenie w czasie podróży, na przykład, żeby ta podróż była bezpieczna i szczęśliwa, które chronią nas przed rozmaitymi niebezpieczeństwami, tak, w różnych okolicznościach. No, to jest czarodziejska różdżka, ja to tak nazywam. Tutaj właściwie ograniczeń nie ma. Ona jest tylko jakby normowana programem naszej duszy, tak? Bo jeśli mamy jakieś konieczne, tak, lekcje do przepracowania, no to będziemy te lekcje oczywiście przerabiać, natomiast poza tym reiki może praktycznie wszystko, więc możemy tutaj uzdrawiać każdy obszar swojego życia. Tak, bo gdzieś się utarło, że reiki kojarzy się tylko z uzdrawianiem ciała, tak? Czyli przykładamy ręce tam, gdzie boli, tam, gdzie jest cierpienie, tam, gdzie jest choroba. A na drugim stopniu po inicjacji dostajemy narzędzie, które pozwala uzdrowić każdy obszar naszego życia. Czyli jeśli ja mam problemy w relacjach, jeśli ja mam problemy z rozwojem duchowym, nie wiem, w którą stronę iść, nie wiem, co ze sobą zrobić, jeśli ja nie wiem, na przykład, jaka jest moja misja duszy, a chciałabym coś zacząć iść w tym kierunku, jeśli mam problemy w finansach, z karierą, to wszystko dzięki Reiki można uzdrowić. Reiki poprowadzi, Reiki podpowie, Reiki jakby subtelnie popchnie nas, w którym kierunku ruszyć. Tutaj jest jedno pytanie dotyczące tego, że jak to jest, że jedni przyjmują z miłością reiki i to wszystko działa, widzą efekty od razu, tak? Większe, mniejsze pojawiają się, a są też takie osoby, które z uporem nie dostrzegają działania tego reiki, albo oczywiście twierdzą, że to tylko przez chwilę. Że no dobra, to działało, położyłaś mi ręce, było ciepło, fajnie i okej, dzisiaj było super, a jutro wszystko wraca. Bogusiu.
Ja myślę, że to jest bardzo oczywiście indywidualne, natomiast powtórzę, energia płynie za myślą, to po pierwsze. A zatem samo się jakby tutaj nasuwa od razu takie spostrzeżenie, że ludzie, którzy nie mają tych efektów, czy też nie widzą tych efektów, mają wewnątrz jakieś blokady. I to mam na myśli nie blokady energetyczne, bo Reiki sobie z tym bardzo ładnie radzi, akurat jeśli chodzi tak tylko o czystą energię. Natomiast mają blokady na poziomie mentalnym. Na czym to polega? Podam Wam prosty przykład. Ktoś świeżo zainicjowany i jest osoba, którą boli głowa, i ja mówię, no to przyłóż jej ręce, tak, żeby jej pomóc. Och nie, bo ja dopiero zrobiłam Reiki, to ja pewnie i tak nie pomogę. No i w tym momencie taka osoba już nie musi w ogóle podchodzić i przykładać tych rąk. Ona już postawiła tak blokadę, czyli dała Reiki informację, nie pomogę, nie rób nic, nie pomagaj, nie pomogę. Bardzo często się tym blokujemy. Myślę, że taki najczęściej spotykany wariant to jest właśnie brak wiary w siebie, przekonanie, że za krótko się pracuje, albo w ogóle przekonanie, że Reiki to no to bujda, że to nie działa. Jeśli ktoś jakby zaprzecza temu wszystkiemu, no to tutaj tego efektu nie będzie. Tam wcześniej zacytowałaś taką wypowiedź, że Reiki nie wymaga wiary. Oczywiście, że nie wymaga, ale wymaga otwarcia. I to jest troszeczkę tak jak na granicy wiary. I ja przypomnę taką historię, którą chyba Wam już kiedyś opowiadałam. Kiedy zrobiłam Reiki, pracowałam z nią, pokazywałam różnym moim znajomym, przyjechał jeden taki nasz wspólny znajomy, kolega mojego męża, i on powiedział, no czarownico, słyszałem, że coś tutaj robisz. Ja nie wierzę w takie bzdury, ale pokaż, pokaż jak to działa. I zasiadł na krześle i czekał, aż do niego podejdę i przyłożę mu ręce. I teraz zobaczcie, pokaż. On był ciekawy. Jego ciekawość była silniejsza niż to, co zadeklarował na początku, ja nie wierzę w takie bzdury. Przyłożyłam mu ręce, energia popłynęła i było wow, wow, czuję, jest ciepło. No i wiadomo, że tu już od razu się zmienił pogląd, tak? Potem już przyjeżdżał do mnie na zabiegi. Natomiast to na tym właśnie polega. Ktoś może świadomie na przykład mówić, no wierzę w Reiki, bo przecież poszedłem na inicjację, wydałem pieniądze, nauczyłem się, a nie płynie. No bo wewnątrz jest przekonanie, bo tobie to się nie uda, bo to tylko niektórzy mogą. Powtórzę to, co mówiłyśmy z Grażynką wielokrotnie. Do Reiki nie potrzeba mieć żadnych specjalnych zdolności. Energia Reiki jest dla każdego, kto właśnie się otworzy i kto jest gotowy na to, żeby przekazywać energię. Czyli tu nie ma czegoś takiego, że tylko ludzie, którzy są obdarzeni jakimiś zdolnościami, mogą mieć efekty. Oczywiście, że na Reiki przychodzi mnóstwo ludzi, którzy od dziecka na przykład mają silny przepływ i oni przykładają ręce i uzdrawiają za pomocą własnego biopola, własnej energii. Oczywiście, że tak, ale ja na przykład nigdy nie miałam takich zdolności i jak zrobiłam Reiki, to było wielkie wow, bo nagle moje ręce zrobiły się gorące, a nigdy takie nie były. W związku z tym to jest dla każdego i tutaj takim warunkiem, umówmy się, jest właśnie przekonanie, że można, że ja też mogę, że ja potrafię, że to jest dla każdego, że każdy może, że nie trzeba być nie wiadomo kim, żeby to zadziałało. Są ludzie, którzy próbują różnych rzeczy, ale z takim powątpiewaniem w tle. Jeśli jest to powątpiewanie, to zawsze jest trudniej. Także myślę, że to jest jedna rzecz. Ale tu pozwolę sobie podać Wam jeszcze jeden przykład. Napisała do mnie pani, którą inicjował ktoś inny. Napisała z pytaniem, już była po drugim stopniu i mówi, że tam robi na odległość jakieś zabiegi, ale ta osoba nic nie czuje i co ona robi źle. Po czym okazuje się, że w ogóle nie używa znaku pierwszego, dla tych, którzy mają Reiki, będą wiedzieli, o co chodzi, nie używa znaku pierwszego, który tak naprawdę jest znakiem uruchamiającym przepływ. Ona nie używa, bo kiedyś jak użyła, to coś tam się złego wydarzyło w jej życiu, czy tam w domu, jakiś drobiazg, coś tam się stłukło.
No, nie będziemy teraz rozważać w przypadku, dlaczego się coś stłukło akurat tak. Natomiast no, jeśli robimy pewne rzeczy, to powinniśmy też przestrzegać zasad, tak? Jeśli ktoś robi coś nieprawidłowo, no to mu to nie wyjdzie. Dotyczy to każdej metody, tak? Czyli w metodach kwantowych, jeśli ktoś przyjdzie zrobić dwupunkt i nie zrobi go tak, jak go nauczy Grażyna, no to też efektu nie będzie, tak? No więc tutaj przyczyny oczywiście mogą być różne. Natomiast powtórzę raz jeszcze. Każdy człowiek może mieć reiki i może mieć piękne efekty reiki. Im częściej robimy, tym efekty są lepsze. Im bardziej cieszymy się z tego, że robimy reiki, czyli otwieramy się z taką radością dziecka na doświadczanie reiki, tym mamy lepsze efekty. I im bardziej pracujemy nad sobą duchowo, też mamy lepsze efekty. To są takie trzy czynniki, które właśnie wpływają na efektywność pracy z energią.